jak co roku o tej porze, czyli w okresie przedwakacyjnym, staram się organizować w szkołach podstawowych i gimnazjach, a także na początku wakacji na półkoloniach organizować spotkania, w trakcie których omawiam podstawowe zasady bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego z ukierunkowaniem, w szczególności z ukierunkowaniem na bezpieczny wypoczynek nad i na wodzie. Jest to bardzo istotne, szczególnie istotne w świetle tego, co już się dzieje na naszym terenie rekreacyjnym, w tym szczególnie nad Zalewem Sulejowskim. Jeszcze nie rozpoczął się sezon, a już niestety dwie osoby straciły życie. I te dwa przypadki, bardzo tragiczne, w trakcie których mężczyźni, dorośli mężczyźni stracili życie, to przypadki, które były spowodowane podstawową nieświadomością i brakiem podstawowych zasad, które omawiam właśnie z młodzieżą i dziećmi w trakcie tychże spotkań. To, co ja robię, to jest wszystko w ramach tak zwanego programu Bezpieczny Powiat. Częścią tego programu Bezpieczny Powiat jest program Bezpieczne Miasto, a w tych obydwu programach następną częścią jest program, który nazywa się Bezpieczne Wakacje. Chciałbym się kąpać, ale mama mówi, że jest brudna woda. I nie wpuściła, bardzo dobrze. Nie ma szans na zrobienie jeszcze raz tej kamizelki, dlatego że zawsze jest w stanie zagrać.
że zawsze jest jakiś wiaterek, to jest ile czuć ziemię, więc już 2-3 metry, 5 metrów dalej, nie ma szansu na zrobienie. Jeszcze raz, zapnij jeszcze raz. Tak, to już nic. Za daleko nie pójdę, być będę to załatwione, czy nie. Jeżeli jest ściągnięte, to w ogóle to nie pójdzie. I tylko tak założona kamizelka ratunkowa może uratować życie. Oczywiście, jeżeli nic się nie będzie działo, to można sobie powiedzieć, tak, ale to wypadnie na to do siebie. Tak? Wypadnie na to do siebie, jest, że jest nagle niespodziewany. Wtedy będzie to. Bardzo dobrze, słuchaj, ja już wiem, bardzo dobre podejście. Niektórzy bym może to nie, tak powiem, to może to nieładnie zwracać uwagę dorosłym, a w takim przypadku wracajcie. Wracajcie, bo może ta uwaga spowodować to, że uratujecie komuś życie. A dużo mniejszą wyporność niż tam. Dużo mniejszą. Natomiast właśnie asynchronizacja tylko może pomóc, prawda? Natomiast nie do końca może uratować. Może pomóc, utrzymać się na wodzie, dopóki nie przyjdzie pomóc, prawda? Bo zawodnicy zawsze mają jakąś obstawę, obsługę, zawsze płyną ratownicy, czyli obserwują. A więc po to, żeby przetrzymać krótki czas. Jakie? Też. 9, 7. Dobrze. A dlaczego nie mówicie tego robić? To 12, pewnie. Wystarczy znać ten jeden numer. Posłuchajcie. Teraz to wygląda, że nie powiedzieliście, że te wszystkie numery 9, 7, 9, 8, 9, ale to są tak oczywiste numery. Patrzcie, teraz wydaje mi się, że nawet jeżeli ktoś nie mówi, to wie, to zna te numery. Pamiętajcie, że tak, numer 61100 i już jest jego numer. Głośno. W trakcie tych spotkań wszystkie dzieci otrzymują ulotki, dosyć takie bogate ulotki, wydrukowane przez nas, czyli przez powiat, konkretnie starostwo powiatowe, gdzie w sposób bardzo przystępny na tychże ulotkach pokazane są i opisane zasady bezpiecznego wypoczynku, a szczególnie te, omówione są te przypadki, które najczęściej niestety się powtarzają, a więc żeby stały się ostrzeżeniem dla dzieci i młodzieży, że właśnie tak nie należy. Miejmy nadzieję, że te dzieciaki skorzystają w sposób bardzo konkretny zarówno z tych zasad, które omówię, jak i zasad pokazanych na tych ulotkach.